Tak, jestem kurewsko zestresowany. Właściwie to najchętniej postawiłbym kloca, gdyby nie fakt, że jestem na wizji, a takie rzeczy nie przeszłyby przez cenzurę. Dnia dzisiejszego szanowny pan kierownik postanowił wykonać do mnie połączenie telefoniczne. Nie byłoby w tym niczego dziwnego, zważywszy, że dzwoni do mnie codziennie, gdyby nie fakt, że brzmiało ono tak. Grzesiu, musimy się dziś spotkać. Godzina 18, redakcyjne biuro. Nie no kurwa, to po lewej, od gabinetu prezesa. Rok pracujesz i nie wiesz, gdzie to jest, no. Grzesiek, co z tobą? Tak czy siak, musimy bardzo, ale to bardzo poważnie porozmawiać. O przyszłości, twojej przyszłości. Pierwsza moja myśl była oczywista. Wypierdolął mnie na zbity pysk. W końcu ktoś zauważył, że 80% czasu, który spędzam w firmie, polega na totalnym opierdalactwie, lenistwie i nabijaniu się z kwasu. I tak trwało to dłużej niż myślałem. Myśl dotyczyła jakichś pojebanych zmian, które nastaną. Że na przykład każą mi prowadzić jakiś pojebany program, w którym kurwa będę musiał robić z siebie jeszcze większego debila niż dotychczas. Pewnie dałbym radę, aczkolwiek myślę, że straciłbym już wszystkich znajomych, jacy mi zostali, czy jakieś 3 osoby. Dzień doberek, moi państwo. Oto kolejna prognoza pogody dla wszystkich mieszkańców, kurwa. Dzień doberek, moi państwo. Oto kolejna prognoza pogody dla wszystkich mieszkańców z... Dzień doberek państwu, oto kolejna prognoza pogody dla wszystkich mieszkańców Zabrzyszczowa Północno-Wschodniego w powiacie ubrzeszczowskim. Jak państwo widzą, pogoda nie zmienia się nam od ponad 20 lat, jednak dla przypomnienia powiem, że temperatura wynosi 19 stopni Celsjusza. I tutaj ciekawostka, skąd wzięła się nazwa Celsjusza, a więc pochodzi ona od imienia Andersa Celsjusza, szwedzkiego fizyka urodzonego 27 listopada 1701 roku w Uppsali. Nim dowiemy się reszty, pozwólcie, że wpierw się zapierdolę, gdyż moje życie jest nic nie warte. W takim stanie człowiek traci kontakt z rzeczywistością. Nie zauważa nawet najprostszych czynności, jakie wykonywał przez cały dzień. Jego świadomość jest jakby wyłączona. A więc stało się, moi państwo. Czas na zmiany. Czas na wielkie, ale to wielkie kurwa zmiany. Nie można do końca życia robić tego samego gówna, to wiem nie od dziś. Ależ akurat dzisiaj? Jak na złość w piątek? W sumie, czego innego mógłbym się spodziewać. Nie powiem wam dokładnie, co powiedział mi kierownik. Mało tego, nie powiem wam nic. Obawiam się, że na odpowiedź będziecie musieli poczekać do kolejnego sezonu.